Jasne, błonia. Pomnik Trzech Orłów. Metalowa rzeźba. A przed nami kolejny zabytkowy budynek. Zaraz paszczecik szczeciński. Stary grzybek baltonowski. Cmentarz komunalny w Szczecinie. Podświetlona jest teraz filharmonia. Robią tutaj fajny deptak, widzę, jak się jedzie właśnie na Jasne Błonia. To był taki deptaczek, ale powiedzmy taki sobie. A teraz tutaj ulica jest w ogóle z całkiem innej kostki. Jeszcze to jest w remoncie, ale widać, że myślę, że będzie naprawdę fajnie. Ładnie to zaczyna wyglądać. Tam w tle budynek Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Matematyczno-Fizyczny, który skończyłem. Urząd Miasta Szczecin. I mijając właśnie tym wjazdem Urząd Miasta, wjeżdżamy jednocześnie na Jasne Błonia. Tu jest bardzo ładnie, jeszcze jesienią teraz liście wszędzie leżą, więc na pewno jest bardzo ładnie. Dobra, idziemy na spacer po liściach lila? Dobrze, a chcesz na spacerek tutaj? Zobaczcie, jak tu ładnie. Oj, piękna alejka między, o ile wiem, wiązami, ale nie jestem pewien, bo nie jestem znawcą drzew. W każdym razie na pewno jest tu piękniej, ma to swój urok. Jest to jedno z bardziej ulubionych miejsc odpoczywań Szczecinian. Jasne Błonia, w tle Urząd Miasta. Tutaj jak jest ciepło, to jest bardzo dużo ludzi opalających się na kocach, ćwiczących różne rzeczy, uprawiających jakieś sporty takie na wolnym powietrzu, a tam jest pomnik Trzech Orłów i teraz koło niego przejdziemy i pójdziemy do Parku Kasprowicza, gdyż zaraz za tym pomnikiem jest właśnie Park Kasprowicza. Kolejne charakterystyczne miejsce w Szczecinie. Według legendy jeden orzeł patrzy w przeszłość, jeden w teraźniejszość, a trzeci w przyszłość. A tutaj już jest Park Kasprowicza. Jest naprawdę ładny i urokliwy. Chociaż nie trafiliśmy w ogóle dzisiaj z pogodą, bo jest trochę tak deszczowo, ale jest jesień, te liście spadają i tak jest bardzo, bardzo ładnie. Chociaż trochę późno, bo już te liście, większość z nich opadła,
Wcześniej było na pewno tu o wiele ładniej. No i na pewno ładniej też jest wiosną, jak to wszystko kwitnie. Latem, zimą. Kurczę, chyba zawsze jest ładnie. Jak śnieg pada, też jest ładnie. O, zobaczcie, jaka ciekawostka. Jest tutaj ławka solarna. O, ładuje się tutaj, z tego co wiem. O, różne sprzęty. Jest kabelek. Nie wiem, czy to nie jest zepsute w tym momencie. Coś tu jest nie tak. O, ale jest tutaj USB, zobaczcie. Jest USB. Można sobie podłączyć się pod Wi-Fi, z tego co widać. No i wszystko, pełen serwis i naładować. Jest w pełni ekologiczne, bo jest zasilane baterią słoneczną, jednocześnie jest ławką. No kurczę, genialne. Czemu wszędzie tego nie ma? Wszędzie powinny być takie ławki. Słuchajcie, żeby wam wszystko pokazać, przejdziemy teraz dołem. Także idziemy teraz w dół i przejdziemy wzdłuż Rusałki. I mostek. Tu też nawierzchnia, widzę, odnowiona. O, widok z jednej strony. Tam jest w ogóle też park, można się przejść na spacer jak najbardziej, bodajże Żeromskiego, ale nie jestem pewien, czy pamiętam nazwę. A tam w tle już widać szczeciński amfiteatr. O, Lila z babcią na mnie czekają. Idziemy dalej. Zrobimy kółeczko do teatru letniego i wracamy do wujka na obiadek. To jest takie miejsce, gdzie można dokarmiać ptaki. Jest też, idąc tutaj, tabliczka, jak dokarmiać te ptaki. No bo nie można oczywiście pieczywem. I tutaj zawsze są jakieś kaczki, też bardzo często łabędzie. Można sobie poobcować z ptakami. Hej, kaczuszki! A my idziemy dalej w stronę właśnie amfiteatru tam. Tutaj też jest fontanna, która w tym momencie niestety nie działa. Ale gdyby działała, wyglądałaby właśnie tak. A teraz wygląda tak. Słuchajcie, widzę, że na amfiteatrze jest teraz jakiś remont. Widzę, że to całe zadaszenie, które na nim jest, w ogóle jest nowe. Wcześniej zakrywało tylko scenę, jak tu byłem. Natomiast teraz widzę, że jest nawet publikę całą, wszystko zasłania. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda z bliska. O, widać, że zrobiono nowe zadaszenie, a raczej jeszcze robią, bo to jeszcze widać jest w trakcie budowy. No, na pewno podniesie to prestiż tego miejsca. Tutaj swego czasu też były linki wspinaczkowe i tu po tej arkadzie wspinacze wchodzili sobie. Ale dawno to już jest zniesione. Często tu są jakieś kabarety, koncerty, jakieś miejskie imprezy. No, a widzę, że miejsce się rozwija, także na pewno ma potencjał. No a przez to, że szliśmy dołem, teraz jestem skazany wepchać Lileczkę z wózkiem tutaj pod górkę, więc do zobaczenia na szczycie góry. No i wszedłem na teren amfiteatru. Niestety wszędzie remonty, więc nie wiem, czy cokolwiek będę mógł pokazać. No, wiele nie pokażę. Robią zadaszenie, ale jedno jest pewne. Będzie tu jeszcze ładniej i lepiej niż było. Więc to jest kolejne ciekawe miejsce Szczecina, a będzie jeszcze fajniejsze. No nic tu po nas. Wracamy górą tym razem, bo szliśmy dołem do autka i z powrotem do wujka na obiadek. A tutaj jest jeszcze w parku Kasprowicza
bardzo stara metalowa rzeźba, która się nazywa Ogniste Ptaki. Wykonał ją Władysław Hasior i do lat 80. była na dawnym placu Lenina. Później została tu przeniesiona. Jeszcze jak byłem maluteńki. I dalej tu jest. A tu w różnych miejscach parku znów jest nowość, której nigdy nie widziałem. Ale ja się wyprowadziłem ze Szczecina jakieś 10 lat temu już prawie. Są hamaki. Są tutaj. Są tam dalej. Także jeszcze inne ławeczki też widziałem po drodze. Więc można tutaj fajnie spędzić czas. I taka ciekawostka, ten pomnik został wybudowany ze składek mieszkańców Szczecina, z dobrowolnych składek, czyli wszyscy mieszkańcy się na niego złożyli. Tutaj koło przedszkola, jak ładnie, patriotycznie obwiązano drzewo. Dopiero co był Dzień Niepodległości, wczoraj. Więc jest tu trochę elementów dekoracyjnych związanych z patriotyzmem. I całe szczęście, fajnie, bo lubię takie elementy. Tutaj jeszcze sąd okręgowy, też taki ceglany budynek. A my jedziemy taką starą, zabytkową drogą, tak zwanymi kocimi łbami. A Lila wymienia wszystkie pieski psiego patrolu, tak? Rabu, Rocky, Chase, wszystkich znasz. Sky, Zuma. No, Lila wszystkich potrafi wymienić. No dobra, czekamy, aż licznik przy światłach pokaże zero i będzie można jechać. Kurczę, czemu tego nie ma w każdym mieście? To jest naprawdę fajne rozwiązanie. A tu Lila sobie ogląda bajeczki edukacyjne. Bardzo dużo się z nich nauczyła, zna już kolory. Bardzo dużo kolorów, potrafi liczyć prawie do 10, do 6 na pewno. Co jeszcze Lila potrafi? No wymienić pieski, różne takie rzeczy, a ma dopiero 2,5 roku ponad, więc bardzo fajnie się nam rozwija szybko. Kolejne światła, znów czekamy, aż licznik pokaże zero. A przed nami kolejny zabytkowy budynek na Alei Piastów. Jest to szkoła podstawowa. Tak się dziwnie jedzie. To jest szkoła podstawowa, cały budynek z cegieł, więc mimo tego, że podczas wojny Szczecin w ogóle cały był w gruzach, to kilka obiektów albo się zachowało, albo wybudowano na stary styl i to jest fajne. Jak już tu jesteśmy, to przejdziemy się jeszcze taką główną ulicą, która została jakiś czas temu zmodernizowana i całkiem fajnie wygląda, bo nawet zasadzono tam drzewa. Jedyne, co Niemcy dobrze robili właśnie, jak jeszcze budowali Szczecin bodajże, to zrobili szerokie ulice, dzięki temu można tutaj jeszcze coś takiego zrobić było. A Lilcia mi ciągle przeszkadza, no. Gada i gada, gaduła jedna. No tak, 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 gadaj, gadaj sobie, no. No nie wierzę, rozbierają albo przebudowują budynek Telewizji Polskiej. Ale jaja. I bardzo dobrze, powinni wszystkie budynki Telewizji Polskiej rozebrać i zlikwidować w ogóle tą strukturę. Mniej kłamstw byśmy słyszeli w wiadomościach. Przed nami znowu przebudowują ulicę. Chciałem wam coś pokazać, bo będąc w Szczecinie, tutaj jest zaraz pasztecik szczeciński. Nie można go po prostu nie spróbować, jest naprawdę dobry. On gdzieś tutaj jest, tutaj, albo tutaj. Nie, chyba tutaj. Tak, tutaj.
Więc będąc w Szczecinie na pewno trzeba go próbować i ja prawie za każdym razem go sobie biorę i jem. Natomiast teraz idziemy prosto na obiadek, więc myślę, że sobie dzisiaj darujemy. Poza tym już jest godzina po 15, a przeważnie o tej godzinie już nic nie ma, bo jest od razu wykupowany, jest naprawdę w hurtowych ilościach. I klimat jest tam jeszcze z PRL-u, jest jedna pani na kasie, druga pani wydaje te paszteciki, są bodajże trzy rodzaje. Stary grzybek baltonowski, drugi jaki był w Szczecinie, jeden został jeszcze do tych czasów. I przemysłowa część Szczecina. Teraz jedziemy z prawobrzeża na lewobrzeże i do Wujka. No i oczywiście jeszcze jedno. Szczecin to także jeden z największych w Europie cmentarzy. I za tą bramą właśnie jest cmentarz komunalny w Szczecinie. To jest jedna z wielu bram, którymi można wejść na cmentarz. Sam cmentarz w sobie ma wiele zabytków i wiele ładnych miejsc, więc naprawdę można godzinami po nim chodzić. Będzie na pewno o tym cały odcinek o cmentarzu. Dzisiaj tylko wspomnimy, że jest tu coś takiego i warto nawet przyjść na spacer, bo ładne są tu alejki między grobami. Jeżeli komuś tu nie przeszkadza, że to jest takie miejsce, to jest naprawdę piękny ogród dendrologiczny i dużo, dużo różnych gatunków roślinności tu jest. O, jak podświetlona jest teraz filharmonia. O, Lila z babcią sobie idzie. Cześć Lila. Hej, hej. Chłodno jest, więc siedzi w swoim wózeczku. A babcia na spacerku z wnuczką. Tak? Babcia cię ciągnie. Pcha właściwie w wózeczku. No i ojo, pojechało. Dobra. Jesteśmy w parku Kasprowicza w Szczecinie. O, idziemy sobie na spacerek. Przed samym punktem widokowym są takie schody, więc mamy wózeczek, trochę ciężko jest, ale damy radę. O, ale offroad mamy. No, no to tam nawet można sobie do Odry dojechać, tam jest Odra, stanąć sobie kamperem, przyczepką. No i jesteśmy już na siodle dolnym na Marinie. Fajne, fajne autko amerykańskie. Z którego roku to? I oto dźwigozaury. Słuchajcie, teraz niespodzianka wieczoru. Coś, co było, potem zniknęło, myślałem, że nie ma, a okazało się, że jest. O, tam jest katedra. Także trafiliśmy do restauracji Columbus.